Cześć, nazywam się Sebastian Bochyński, reprezentuję firmę Pomp Service, która jest autoryzowanym dystrybutorem firmy Graco w Polsce. Zdecydowałem się nagrać ten film dla Ciebie, dlatego że bardzo często otrzymujemy pytania, zapytania, wątpliwości wśród wykonawców, które urządzenie jest najlepsze do gładzi, które urządzenie jest najlepsze dla mnie, które urządzenie mam wybrać. Dlatego przedstawiam tutaj Wam dwa najbardziej popularne urządzenia do natysku gładzi, dostępne na rynku polskim, a mianowicie T-Max 506 oraz Mark 7 w wersji standard. Może zacznę najpierw od T-Maxa jako urządzenia stricte przeznaczonego do natrysku materiałów typu gładzie, typu gipsy oraz materiały strukturalne o granulacji do 1,5 mm. Ma również T-Max taką funkcję, może rzadko wykorzystywaną, może w 1, 2, 3% maksymalnie, dlatego skupiamy się na materiałach typu gładzie. T-Max 506 posiada maksymalne ciśnienie na poziomie 50 bar. T-Max 506 wyposażony jest w łączny wąż o długości 8 metrów bieżących, który składa się z 3-metrowego pejcza oraz 5-metrowego węża głównego jednocalowego. Zakończone te węże są lancą, która ma tylu samo zwolenników, jak i przeciwników. Oczywiście jest kwestia przyzwyczajenia, czy ktoś lubi taką lancą pracować, czy ktoś nie lubi. Taką lancę ma T-Max 506. Nie będę wypowiadał się na jej temat jej funkcjonalności. T-Max 506, jak widzicie, wyposażony również jest w zbiornik o pojemności 60 litrów, do którego możemy wlać, można powiedzieć, od razu 3-4 wiaderka materiału, w zależności jak duże są te wiaderka. T-Max 506 posiada pompę tłokową, bardzo łatwo rozbieralną, szybko rozbieralną. Na miejscu pracy można ją rozebrać bez żadnych specjalistycznych narzędzi. Można również to urządzenie zdemontować. Posiada silnik, który napędza tą pompę. Silnik można bardzo łatwo zdemontować z tego urządzenia. Można wyciągnąć zbiornik, umyć go myjką wysokociśnieniową. Można go przetransportować również małym samochodem. Wbrew pozorom jest to urządzenie, które bardzo łatwo można rozebrać i przetransportować w inne miejsce. Jeżeli chodzi o argumenty techniczne dotyczące Marka 7, jest to urządzenie, które wytwarza 230 bar ciśnienia. To ciśnienie pozwala na to, że może on natyskiwać zarówno gładzie gotowe, podkreślam, jak również farby. Farby różnego rodzaju, farby wewnętrzne, farby elewacyjne, farby antykorozyjne, jak również farby ogniochronne, pęczniejące typu flamestale. Ja wiem, że Ciebie jako człowieka, który chce natyskiwać gładzie, nie interesuje antykorozja, ale zaznaczam, być może ktoś jeszcze ten film będzie chciał obejrzeć. Mark 7 wyposażony jest w wąż o długości 15 metrów i o średnicy 0,5 cala. Zakończony pistoletem typu Blue HD. Jest to pistolet stricte przeznaczony do materiałów gęstych, do materiałów ciężkich, do materiałów trudnych, do materiałów, które się nie filtruje. Dlatego jest to pistolet, który ma bezpośredni przepływ materiału przed dyszę i nie jest wyposażony w filtr w pistolecie. Do materiałów typu gładzie, w urządzeniach wysokociśnieniowych, filtry w ogóle się demontuje. Natomiast w sytuacji, kiedy chcemy to urządzenie przezbroić jako urządzenie malarskie, czyli tak zwane wielofunkcyjne, wówczas musimy dokupić do zestawu podstawowego zestaw pistoletu z wężem. Jest to wąż o średnicy 1,4 cala o długości 15 metrów bieżących oraz pistoletu FTX lub kontraktor z filtrem w rączce. Wiadomo, że dysze do malowania są przynajmniej o połowę mniejsze niż dysze do gładzi, wówczas te złogi materiału, które mogą pozostać w pompie lub w niektórych częściach filtra, mogą trafić do dyszy i ją zapychać. Wówczas dlatego stosuje się właśnie po pierwsze filtr główny, jak również pistolet z filtrem w rączce. Myślę, że przedstawiłem takie główne różnice między tymi dwoma urządzeniami, natomiast nie odpowiedziałem na pytanie, które urządzenie byłoby najlepsze dla Ciebie. Osobiście uważam tak, że T-Max 506 jest przeznaczony na duże inwestycje. Gdzieś, gdzie mamy do czynienia z materiałami o słabszej jakości, z materiałami tańszymi, gdzieś, gdzie bardzo istotna jest cena produktu, wówczas używa się tych materiałów właśnie teoretycznie tańszych, teoretycznie dlatego, że ktoś musi stać i mieszać tą gładź, dolewać wodę, wsypywać ten proszek, wlewać go do zasobnika. To też jest pewien koszt, to jest też koszt, który trzeba doliczyć niestety do ceny materiału, no, natomiast no, jeszcze w Polsce się to stosuje, za granicą już od tego odchodzimy. Ale dalej się to stosuje i T-Max, ja bym uważał, że to jest urządzenie na duże inwestycje.
Natomiast Mark 7 jest to urządzenie, które również może działać na dużych inwestycjach, nie ma żadnych przeciwwskazań co do tego, natomiast jego zaletą jest to, że jest urządzeniem uniwersalnym. Natomiast wchodząc na duże inwestycje, raczej chcemy mieć urządzenie dedykowane do pewnych prac. I Mark 7 może wspomagać te Maxa, może pracować na dużych inwestycjach, ale bardzo często kupowany jest przez mniejsze firmy, jedno, dwuosobowe firmy, które chcą go używać uniwersalnie. Raz do gładzi, raz do malowania. Dlatego to urządzenie również dla tych firm jest idealnym rozwiązaniem. Czyli T-Max 506 dla większych firm, Mark 7 dla mniejszych firm, ale jedno nie wyklucza drugiego. Nie jest powiedziane, że T-Max 506 nie może być wykorzystywany na mieszkaniach czy na domkach. Bez problemu również może być tam wykorzystywany. Mam jednego kolegę wykonawcę, Huberta, którego niedawno poznałem przez grupę prace wykończeniowe i Hubert mówi, że T-Max 506 jest urządzeniem niezastąpionym. Jest to czołg, który zmieli wszystko i natrysznie wszystko na ścianę. I to jest prawda, bo w T-Maxie dysza do natrysku gładzi ma rozmiar 651. W Marku 7 531, czyli można powiedzieć, że prawie o połowę mniejszą. Ale jak myślicie, czy Hubert ma tylko i wyłącznie T-Maxa? Jakbyście go zapytali osobiście, ja wam to powiem wcześniej, musicie go pytać. On ma T-Maxa i Marka 7. Byłem ostatnio na inwestycji i widziałem. Mark 7 podawał materiały na rusztowanie o wysokości 10 metrów, gdzie w T-Maxie byłoby to mało możliwe, a T-Max pracował w strefie, gdzie gipsowano ściany w szatniach, byłaby to sala gimnastyczna i on swobodnie sobie radził na tych niższych kondygnacjach. Natomiast w sytuacji, kiedy już mamy gdzieś coś do czynienia z wyższymi kondygnacjami, zdecydowanie lepszy okazuje się Mark 7 z uwagi na długość swojego węża. Nie wiem, czy w tym filmie o tym wspomnieć, ale jest jeszcze jedno urządzenie typu APX. Nie zmieściło nam się na tym stole, niestety. Myślę, że nagramy dodatkowy film. Jest to urządzenie, które łączy zalety zarówno T-Maxa, jak i Marka 7. Jest to urządzenie, które jest wyposażone w zbiornik również o pojemności 60 litrów, ale ma ciśnienie takie jak ma Mark 7. APX 6200, o tym urządzeniu mówię, staje się bardzo popularnym rozwiązaniem. Jest to coś, co łączy zalety tego i tego, natomiast niestety nie może jeszcze malować na chwilę obecną. Jeżeli staniecie przed wyborem, jakie urządzenie wybrać, ja nie chcę wam tego sugerować. Ja wam przedstawiłem wady i zalety, ale tak naprawdę wybór należy do ciebie. To ty zdecydujesz, jakim urządzeniem będzie ci się lepiej pracowało. Ja przedstawiłem ci tylko argumenty za i ewentualnie przeciw. Jeżeli macie jakieś pytania, chcecie jakiś kontakt z nami, chcecie uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Kontakt telefoniczny znajdzie się na naszej stronie internetowej www.servicepomp.eu. Jeżeli wam się podobało, prosimy o łapkę. Zapraszamy, postaramy się więcej tego typu filmów nakręcić dla was. Dziękuję.